To będzie szybko, już o tym wspominałem. Argument tradycji. Przypominam, błędy logiczne to są błędy, to są błędami poznawczymi. Również tak, czyli no, jeśli logika u nas szwankuje, to będziemy się kiepsko uczyć, kiepsko argumentować, kiepsko funkcjonować, bo kiepskie założenia przyjmiemy, więc jak mamy kiepskie założenia, kiepskie metody treningowe, szkoleniowe przyjmiemy. No i jest problem. Także argument tradycji, bo tak się robi od dawna. Tu muszę troszeczkę się argumentum ad traditionem. Tu muszę się troszeczkę pozrzymać na ten argument, bo jest i tak, i nie. Co prawda występuje on od starożytności, występuje on też teraz, ale na podstawie tego, jak występuje teraz, to jestem skłonny przypuszczać, że na tej samej zasadzie występował tam już tam właśnie od czasów starożytnych. Czyli dlaczego coś się, może teraz popełniam błąd logiczny tego, Boże, jak ty, uciekło mi słowo. Znaczy, mówię, chodzi o to, że mówię to dlatego, że to będzie broniło mojego wcześniejszego stwierdzenia. Może tak być, może tak być, może tak być. Mi prywatnie teraz wydaje się, że ja przecież o tym już mówiłem nieraz w nagraniach, że sobie co, racjonalizacji. O. Natomiast w tych rozważaniach kieruje się tym, więc teoretycznie zmniejsza nam to ryzyko, ale ocencie sami. Więc dlaczego coś się stało tradycją? Tradycją się stało dlatego, że działało przez długi okres czasu, przez ileś tam pokoleń, żeby wszyscy to z dziada, pradziada akceptowali. Dlatego stało się tradycyjne. Natomiast dlaczego się to okazało nieskuteczne, tak jak mamy tradycyjne sztuki walki? No po prostu warunki się zmieniły i teraz ta metoda najskuteczna, ale w innych warunkach, w tych warunkach już nie. No niestety osoby, które to praktykują, nie dostrzegają tej różnicy, praktykują to dalej, twierdząc, że tak jest skutecznie, bo przecież tak było od dawna, więc tak musi być i teraz, popełniają ten właśnie błąd logiczny i tym samym argumentują, tak? Więc o ile sama tradycja, coś jest tradycyjne, bo działało, natomiast pytanie, czy dalej działa, więc to jest taki połowiczny błąd logiczny. Bo jeśli są czasy, jeśli byśmy zrobili tradycję z niedotykania ognia, bo parzy, no to jest tradycyjne, ale nikt nie mówi, że to jest tradycja taka, nie podaje tego wątpliwość, bo to jest bardzo łatwo sprawdzić. Ten temat jest dalej żywy, nie? Natomiast jeśli tradycyjnie się robiło coś tam, a teraz już się tego z jakiegoś powodu nie robi, no to argument, że tak się robiło, więc tak należy robić, no upada, bo nie ma wymogu robienia tego dalej, nie? Więc to jest ten problem z tradycją. Także należy to rozróżnić. Przy czym tradycyjne sztuki walki rządzą, tylko trzeba wiedzieć, co w nich jest, bo w tym postrzeganiu, aha, bo to jest jeszcze to, co miałem powiedzieć właśnie odnośnie tradycyjnych sztuk walki. Wiedza zaniknęła albo została wykrzywiona i teraz to, co się uznaje, że jest tradycją sztuk walki, tak naprawdę nie jest tradycją sztuk walki, jest nowomodnymi, zmyślonymi bredniami, zmyślonymi przez ludzi z pozycji niewiedzy, bo nie wiedzieli i coś se tam wmontowali, żeby tylko podbudować swojego, to lansują jako tą tradycję, a to już w ogóle nijak się ma do tego tematu, który był kiedyś. Tak jak teraz karate nie jest tym karate, które było, ani nie jest tak skuteczne, ani nie ma tylu płaszczyzn walki, bo oryginalne karate to tam klincz, praca w klinczu, obalenia, dźwignie, duszenia, chwyty, skręcanie karków, na nadgarstki, wyłamywania stawów, zaburzenia kontroli. Petarda. Żeby to, co jest w karate od dawna, żeby zaczęło funkcjonować w mainstreamie, jeszcze dużo, dużo czasu upłynie. Gdyby te karate było tak praktykowane, tak jak my praktykujemy z bratem, czyli kiedyś tam, czy teraz by było na jeszcze wyższym poziomie, to w momencie, kiedy MMA weszło gdzieś tam w życie, wszyscy mistrzowie przez długie lata pochodziliby z karate. O ten temat rozwijam się w innych nagraniach. Dobrze, to tyle. Tyle o argumencie tradycji, a argumentum ad traditionem. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.